Cześć. Zapewne spodziewaliście się dzisiaj kolejnego zamku, natomiast powiedzmy, że materiał, który aktualnie opracowuję, zapisany na około 20 stronach A4, no trochę mnie tutaj zakopał w źródłach, a co za tym idzie, zdecydowałem się zrobić dziś taki krótszy podcast. Będzie on dotyczył historii Angeliki, ale nie przedłużając, przejdźmy właśnie do niej. Sępólno Krajeńskie, województwo kujawsko-pomorskie. Jak byłam mała, często jeździłam do dziadków, którzy mieli domek obok cmentarza i pobliskiego kościoła ewangelickiego. Warto dodać, że moi dziadkowie dbali o świątynię i o alejki wokół. Kiedyś babcia opowiedziała mi ciekawą historię związaną z tym miejscem. Pewnego dnia, kiedy za oknem była jesień, było chłodno i pochmurno, grabiła alejkę z liści. Podeszła do niej wtedy pewna kobieta i zapytała, czy kościół jest otwarty. Babcia, nie podnosząc głowy, odpowiedziała jej, że nie, a po chwili uświadomiła sobie, że była ona boso i miała na sobie długą, zwiewną, błękitną sukienkę. Kiedy podniosła głowę, żeby zobaczyć twarz tej kobiety, już jej nie było. Spojrzała wtedy na kościół, a nad nim była taka jakby poświata z nieba. Tę historię babcia opowiadała mi nieraz. Była ona osobą o wielkim sercu, a wspomnianym kościołem opiekowała się około 30 lat. Być może to właśnie dlatego miała okazję doświadczyć tak niezwykłego spotkania. No, powiem wam, wchodzimy powoli na dość takie grząskie, metafizyczne tereny. Historia naprawdę bardzo ciekawa, tym bardziej, że zasłyszana bezpośrednio od członka rodziny. Osoby negujące wszystko, co nie ma racjonalnego wyjaśnienia, prawdopodobnie powiedzą, że o, pewnie po prostu babcia widziała promień światła, a ta kobieta, pewnie pobiegła gdzieś, bardzo szybko. Jak było w rzeczywistości, pewnie się nie dowiemy, pozostaje jedynie snuć do myślenia i zastanowić się nad tym, co to mogło być. Tak jak wspominałem na początku, pracuję powoli, bo to jest naprawdę kawał materiału, a nie chcę was znowuż zakopać chmarą takich faktów typowo historycznych, więc powoli tam sobie, powiedzmy, gmeram w tym, co chcę wam opowiedzieć, aby kolejny już materiał, powiedzmy, w przyszłym tygodniu był o tym, co na moim kanale cieszy się największą popularnością, czyli o duchach polskich zamkach. Jedynie co mogę wam tutaj zaspoilerować, że będą to dokładnie duchy zamku w Olsztynie koło Częstochowy. Rzut kamieniem od mojego rodzinnego miasta. Głęboko wierzę, że mimo długości ten materiał wam się również podobał. I co? Do usłyszenia. Wszystkiego dobrego.